Rozpoczął działalność Dzienny Dom Pomocy, który powstał w DPS przy ulicy Wyścigowej. Na utworzenie i prowadzenie przyjaznego domu miasto otrzymało ponad 1 000 000 zł z funduszy unijnych. W nowej placówce swoje miejsce znalazły osoby niesamodzielne i potrzebujące pomocy. Budujemy naszą radomską politykę wytchnieniową. Chcemy być najlepsi w Polsce, bo już jesteśmy uważani za miasto, które jest liderem, jeśli chodzi o prowadzenie dobrej polityki wytchnieniowej wobec osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim wobec ich opiekunów. Przyjazny dom to kolejny element tej polityki i bardzo cieszę się, że możemy pokazać kolejny projekt, który składa się na politykę wytchnieniową. W przyjaznym domu opiekę i wsparcie otrzymają osoby potrzebujące, a ich stali opiekunowie będą mieli czas dla siebie. I taki jest właśnie cel rozwijanej w mieście polityki wytchnieniowej. I to jest kolejna taka instytucja w naszym mieście, gdzie radomscy seniorzy, osoby, które potrzebują na co dzień opieki drugiej osoby, znajdą swoje miejsce, a ich rodziny znajdą w tym czasie możliwość pracy zarobkowej, wypoczynku, spotkania się z bliskimi. Potrzebujemy takich miejsc i mam nadzieję, że w przyszłości takich miejsc będzie w Radomiu więcej. Oferta przyjaznego domu jest skierowana do 30 osób zależnych oraz 15 faktycznych opiekunów. Tu, w tym domu, te osoby mogą liczyć na wysokiej jakości usługi opiekuńcze w tych podstawowych czynnościach i oczywiście w tym zakresie, który jest niezbędny do tego, żeby mogli godnie funkcjonować. Stąd od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 4:30 będą tutaj realizowane usługi opiekuńcze, usługi terapeutyczne, będzie realizowane bardzo szerokie wsparcie specjalistyczne. Podopieczni oraz ich opiekunowie mogą też liczyć na wsparcie psychologa oraz korzystać z porad prawnych. Uczestnikami tego projektu są osoby starsze z niepełnosprawnością oraz osoby starsze wymagające opieki lub wsparcia w związku z brakiem możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności z dnia codziennego. I naprawdę jest fajnie, no bo tutaj opiekunowie starają się nam pomóc, ta rehabilitacja, układanie, ćwiczenia, no i te posiłki to jest cudowna sprawa, żarty, no na razie no to jeszcze wiadomo, że jeszcze taka rozwój jest tego wszystkiego, ale myślę, że z czasem to będziemy i dłużej tu, bo teraz tak jeszcze spokojnie tak jesteśmy te 5-6 godzin, żeby tak jeszcze dobrze się czuć, to jeszcze do tego domu wracamy. Ale coraz częściej osoby tu przebywają do 16 godziny. Nie chcą wyjść z tego domu, bo jest tak fajnie, tak ciepło. Realizacja projektu Przyjazny Dom potrwa do 30 czerwca 2021 roku.